Jajko to symbol życia i odrodzenia. By podkreślić jego symbolikę i podtrzymać tradycję, w Wielkanoc ozdabiamy je rozmaitymi wzorami. Dzieci z gminy Chrząstowice są na tyle pewne swoich umiejętności, że stanęły do konkursu na najpiękniejszą pisankę. Dziękujemy Wam bardzo! Jest ogromne zdziwienie, jakie dzieci mają talent. Po prostu nie wiedziałam w ogóle, gdzie oczami. Tu ładnie, tam ładnie i nie wiedziałam sama, co mam wybrać. Wszystkie jajka mają swój urok, więc nie ma brzydkich jajek. Są wszystkie wspaniałe. Wszystkimi się można cieszyć. Jedne są szkrobane, drugie tam oklejane, różne gatunki, wiadomo, nie? Ja to jestem artystką w szkrobaniu tak zwanym. No to jest nasza tradycja. A w ogóle ja mieszkam w Dańcu, więc w Dańcu to jest bardzo dużo pań, które właśnie w ten sposób zdobią jajka, więc to jest takie zagłębie, można powiedzieć, nie? Wśród młodszych uczestników popularne są także inne techniki zdobienia jajek. Ja naklejałam na jajku takie naklejki, kwiatki i motylki i ważki takie naklejki. Konkurs trwa w Chrząstowicach, w naszej gminie, już przeszło 20 lat, bym powiedziała. Biblioteka zajmuje się tym konkursem, osobiście go przygotowuje od 1998 roku. Jest to konkurs, na który otrzymujemy dofinansowanie z naszego Urzędu Gminy i współpracujemy w tym konkursie zawsze z naszymi placówkami oświatowymi, szkołami z terenu gminy. Także uczestnicy rozumieją znaczenie konkursu. Nie jest to tylko pokaz umiejętności, ale przede wszystkim dbałość o tradycję. Widziałam, jak moja ciocia skrobi. Spodobało mi się to bardzo. Spróbowałam. Początki bywały trudne, ale z roku na rok już było coraz lepiej. W tym konkursie biorę udział już od 9 lat. Atmosfera zawsze jest bardzo fajna. Inspiracje najczęściej czerpię od jajek, od cioci, od babci, z internetu czasem, jak nie mam pomysłu. Zachęcam bardzo, aby każdy spróbował, bo jest to pielęgnowanie tradycji i no, jest czym się chwalić, tak jak jest gotowe. Brawo! No brawo! Konkurs co roku przyciąga kilkudziesięciu uczestników. To znak, że tradycja kroszonkarska jest wciąż żywa i nie zamierzamy o niej zapomnieć.